Możemy grać. Co my tutaj mamy, proszę państwa? Mamy Zbycha. Możemy zobaczyć, jak się Zbych radzi. Chyba trochę go zmienili. Matku. Znowu muszę okulary wrzucić do prania. Bo widoczność dosyć mała. Niestety. Czekamy. To jaką tym razem obierzesz strategię? Kupię Murloka, zamrożę kota. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy. Cześć! Mateusz po... Cześć, siema. Ale trzymam kciuki za ciebie. O, kamaro. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką! Na razie sobie zrobimy tak. Jak się sprawdzają smoki i nowi bohaterowie? Całkiem nieźle. Szczególnie bohaterowie. Smoki może trochę... Świetnie sobie radzisz. Może trochę mniej. Chociaż też jest ok. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Jak się wszyscy tłuką. Dobra, robimy... Chociaż... Może, żeby nie przegrywać, to zrobimy tak, kupimy to i kupimy to w sumie. To sobie zamrozimy, bo kod jest do kupienia na lajcie. Świetnie sobie radzisz. No i niestety przegrana. A miało być tak dobrze. A tu takie przypsy. To cię wzmocni. Nie wiem, chyba tak, żeby mieć jak najwięcej kreatur od tego ziomeczka. I czy my tego mrozimy? Póki co nie mamy jakichś konkretnych ofert od gry, co może być. A ten, to jednego Murloka nie jest jakimś super wybitnym pikiem. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie spoczywam.
Nie spoczywam, my friendu. Póki co idzie całkiem spoko. Ty, w ogóle ile ziomeczków nie straciło jeszcze hapsów? Dalej mają po 40? No nie, już tylko jeden ma 40. Mamy tego zioma do smoków. Mamy. Co mamy? Tego nie mamy, bo nie mamy żadnego mecha. Myślę, że kupimy zioma do smoków. Upgrade'niemy i w następnych turach będziemy rozkminiać, w co możemy iść. Bo póki co to tak. Nie za bardzo. Mamy cokolwiek. Znaczy jakikolwiek pomysł. Panie Refiku, bo jak pan będzie czekał, to się pogniewamy. Niezbyt dobrze. Nam to wyszło. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Co my tu mamy? No nic nie mamy, no to jest problem. Takie mogę piknąć bez najmniejszego problemu. Uuu, jakieś smoki są. No dobra, no to możemy sprowadzić smoki. Nawet zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak, kupimy to i zagramy to, zagramy to i zagramy to. Jeszcze trzeba by to poustawić jakoś sensownie. Pierwszy, drugi, trzeci, no w sumie pasi. Jak dali smoki, to nie będą. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nope. Problem jest taki, że nie zabijamy mu jednostek. Oj, to chyba nie będzie moja gierka. Serio? Troszkę lipa. Popatrz, jak się wszyscy tłuką. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. No ja pierdzielę. Prawda? Masz tu trochę złota za fatygę. Jest ten mały kajtek, niech będzie. Mam wrażenie, że najbardziej sensowną rzeczą. Przecież tu nie masz tyle osób ze smokami. Kurde, dlaczego ich nic się w ogóle z tych smoków nie pojawia? Ale mam wrażenie, że tak przez tydzień to najbardziej sensowną rzeczą grania w ustawkę jest nie iść. Smoki. Myślę, że masz spore szanse na wygraną.
Pam, pam, pam. Yeah. Dobrze! Nasza inwestycja zaczyna się powoli zwracać. Wcześniej wygraliśmy gierkę. Wcześniej było tak średnio. Znaczy walkę, nie gierkę. Biorę tego. Lecimy dalej. No, musimy coś trafić zanim wyleweluję, bo... O. To jest dobry plan. Solidny strategiczny wybór. Teraz tak, ten niech będzie pierwszy. Aha, walczymy z tokenem, no to spoko. Ale to i tak zostaje tak jak jest teraz. Okej, okay, imba. I nawet ten zarządca czasu, co tam bufuje, się sprawdził. Tak, bufa dwóm stop moką plus 4 plus 4. No, może być. Aha, jeszcze mogę tego wrzucić. Tylko, ale to jak gramy z tokenem, który odpadł już parę tur temu. Nie wiem dokładnie kiedy, ale już dawno. To myślę, że raczej nie będę teraz tego forsował, bo może w następnej turze trafię na przykład tego i połączę, albo coś, albo trafię tego na przykład, albo trafię tego. Na razie niech zostanie tak jak jest. Z tokenem powinniśmy wygrać bez najmniejszego problemu. Taką przynajmniej mam nadzieję. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Spore szanse. Tyle tokenów ziomek miał, że mi ziomków napompował. No bez bani, trochę mi podpompował. Okej, dokej. Dobra, i teraz dawać jakieś trójeczki, dobra? Nie wiem, nas to kosztuje 5. O, perfekto. Bierzemy to. Od razu level up. Wjeżdża. Od razu zagrywamy. Patrzymy, co tu jest. No dlaczego taki krab? Why? No nic z tego nie potrzebuję. Jakkolwiek bym na to nie patrzał. Mamy... A, czemu się pokazuje 4 golda, jak mam 3 golda? What the fuck? Czy ja chcę to zagrać i sprzedać od razu? Nie no, raczej tak. Tak myślę. To mogę zrolować. Mogę sprzedać. Mogę teraz kupić tego. Albo dać Hero Power. Wydaje mi się, że raczej zrobię tak. Dam Hero Power i zamrożę tego gościa. I stół zostaje taki, jaki jest w tym momencie. Dobra, gra gitara. Coś nam powoli zaczyna wychodzić. Zdarzyło ci się kiedyś spotkać Ligę Odkrywców? Same równiachy. Nie, nigdy. Moje noszą gustowne kapelusze. Nigdy mi się ser nie zdarzyło. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Au! O, dobrze. Dobrze, że się rozbił. O panie, ale to jest... Tu proszę atakować. O tak, 5 sztuki. No jeden, i kolejny. I bówki lecą kolejne bówki. No. Dajesz ją. Dajesz, chłopie. No i pięknie. No i tata, ja rozumiem. Mamma mia. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra. Bierę tego. I rolek. Bierę tego. Zagrywamy.
Odkrywamy. Mówimy ja pier, papier. Zagrywamy, sprzedajemy, divine shieldujemy, dogrywamy. Może nawet tak. Czekamy. I jest gitareczka. Piękna gitareczka. Świetnie sobie radzisz. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Rozszczylonet. Pająki, pająki, pająki. No prawie perfekcyjnie. Znaczy lepiej byłoby, jakbym wygrał, ale dobra. Nie przegrałem, to najważniejsze. Czy my się chcemy wylevel upować teraz? Chyba nie, nie chcemy jeszcze. Tego brać? Wezmę. Tego wezmę na pewno. No i w tym układzie... Chwilę, bo mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, mogę zagrać to i zagrać to i zagrać tak. Dobra, niech będzie. Czekamy. Warto dawać te smoki 1-2, co zadają damage ze smokami. Warto dawać te smoki 1-2, co zadają damage za smokami z samego przodu, jeżeli przeciwnik też je posiada. Ponieważ wtedy one pierwsze zadają obrażenia. Serio? To gdzieś jest potwierdzone, że te smoki ten tak się... Znaczy chodzi ci o to, że one się triggerują od lewej do prawej, tak? W sensie jak ja mam tutaj chłopa, a przeciwnik ma tutaj, to ten pierwszy strzeli, bo jest pierwszy, a ten strzeli drugi, tak? O to chodzi? Myślę, że masz spore szanse na wygraną. A ja nie wiem, co myślę. Myślę, że mi dużo Divine Shieldów właśnie spadło. Cześć Kamil. Cześć panie Kamilu. Ero. Ero, ero, er. Czterech typów zostało. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Tego nie chcemy. Dobrze kombinuję. To se kupię. No daj mi coś, żebym mógł parę złożyć. Nie dasz mi nic. Ty Boże, o to jest właśnie to, czego bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałem. I teraz wreszcie w końcu to dostałem. Elo mordo. A nawet o tym nie wiedziałem. Kurde, ale zrymowałem. Nice. Pa 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 p
Świetnie sobie radzisz. No muszę przyznać, że panowie strzelacze sprawdzają się wyśmienicie. What the fuck? O Boże, jedyny. Brzmi słabo. Czy widziałeś wczoraj Baldur's Gate 3? Widziałem jakiś jeden obrazek. Jedynie. O, imbusia lalusia. Dokładnie, o to mi chodziło. Może nie dokładnie, ale między innymi. Chwilę, z kim ja walczyłem? Demony. No ale i tak to wezmę. Wezmę to. Sprzedam to, sprzedam to. Zagram jedno i drugie i dam Divine Shielda. No i zobaczymy. Masz tego smoka z samego przodu, przeciwnik ma w środku. Na początku się triggeruje twój smok, przez co jest możliwe, że oberwie ten przeciwnika. No tak, no to o to pytałem. Tak to rozumiem. Chcesz filmik swojego... Nie, kofer nie chcę. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Gra też jest fajna. Znaczy Baldur's Gate 3 w sensie, tak? A to co, oni już jakiś film wypuścili czy co? O Jezu, co to jest? What the fuck? What the? No hello baby, no chyba se ja robisz. Chociaż w sumie to chyba to się nie sprawdza za najlepiej. Coś mi się wydaje. Ta. Znaczy nie wiem, nie, no nie będziemy chyba filmów o Baldur's Gate oglądać. Tak myślę. Pyk i pyk. Okej, okay, wygranka. Wczoraj był gameplay z 20 minut, widać jeszcze sporo błędów. NDA zeszło. Aaa, okej, okay, kumam. No nie wiem, no jeżeli chcecie to mogę to obejrzeć, ale... Przyznam szczerze, że nie widzę w tym większego sensu. Dobra, level upnijmy się. Roll. Roll. Divine Shield. Smoki w bańkach. Wrócić sobie w komentarzu kiedyś. Nie no, kofer przecież... Jakbym chciał ten film obejrzeć kiedyś, to bym sobie po prostu go wyszukał, no bez przesady. Nie muszę w komentarzu szukać. Bardzo 3 gameplay yellow. Co tu jest? Tworzenie postaci. Jakieś smoki. No wygląda całkiem przyjemnie. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Nawet powiedziałbym, że bardzo przyjemnie. Albo kto strzela. No jak to strzela, to spoko. Ja już posiadłem tą mistyczną umiejętność wyszukiwania rzeczy w necie. Capperino Pepperoni. No wydaje mi się, że to raczej bez problemu pyknie. Jedynym zagrożeniem jest ta hydra, ale liczę, że ktoś ją zabije zanim ona zaatakuje. To możliwe, że się przeliczę.
Znaczy to w tym momencie już nawet ta hydra nie jest. No i elo. Elo mordeczko, no trochę ten się nafidował. Bum. Ślicznie. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Dobra. Wynajmij rekruta, póki możesz. No tego już nie kupuję, bo to za późno zdecydowanie. Tu jedyne co mógłbym kupić to Argus, ale i tak nie mam jak go wciepnąć na stół. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu można by tego pisklaka kupić jako drugiego, ale nie będziemy tego robić, bo i tak nie mamy miejsca. No dobra, chwilę, co ja potrzebuję tak na dobrą sprawę? No potrzebuję tego. Potrzebuję jakiegoś zamiennika, w sumie... Dobra, w sumie trochę zjałowiłem, bo przecież powinienem już dawno tego wstawić zamiast tego. O, Koffer mnie zagadał z tym Baldur's Gate'em. To wszystko wina Koffera. Blame him. Blame him. Powinienem to sprzedać i wstawić to, no. To jest lekkie fuck up. Ale ogólnie poza tym idzie całkiem spoko tymi smoczkami. Po co jemu dawać Divine Shielda? Prowokację. No idea. Naprawdę, musiałeś najpierw jego zabić, nie mogłeś którejkolwiek z tych jednostek. Wtedy byśmy żyli, jełopie. Wydaje mi się bardziej przyjazne dla nowych graczy niż bar 1 i bar 2. Biorąc pod uwagę, że dzieli te 3 gry 20 lat różnicy, to może tak być.